Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, niesamowita partia Polaka w turnieju Grand Chess Swiss 2023. Radek Wojtaszek w głównej roli. Co Radek wyprawił na tym turnieju, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Niesamowity powrót formy tego zawodnika. Fajne partie, bardzo widowiskowe, co jest rzadkością u właśnie Radka, który potrafi grać, głównie gra bardzo solidne szachy, a tutaj pojawiały się ciekawe, naprawdę ciekawe rzeczy. Zapraszam do analizy, rewelacyjne możliwości pojawiające się w tej partii, jestem pod wielkim wrażeniem, ale też przede wszystkim przygotowania debiutowego Radka. Uważam, że nie da się zaskoczyć w debiucie, to jest tak dobrze przygotowany zawodnik, który zna odpowiedź na każdy debiut tak naprawdę i ma przygotowane jakieś ciekawe rzeczy. Otóż zapraszam do analizy, jego przeciwnikiem jest holenderski arcymistrz Erwin El Ami, jak dobrze przeczytałem. Radek D4, przeciwnik D5, C4 i E5. Moi drodzy, Kontr Gambit Albina, tak się prezentuje. Ciekawe podejście zawodnika z Holandii, dlatego że Radek w takich, można powiedzieć, rzadkich debiutach zapewne radzi sobie jeszcze lepiej niż w takich oklepanych wariantach. No i tutaj podejście naszego zawodnika jest bardzo proste. Pionek po prostu zbił na E5, co jest teorią. Pionek wjechał na D4. Tutaj trzeba bardzo uważać na pewnego rodzaju pułapkę, bo jeżeli byśmy chcieli zagrać od razu E3 i osłabić ten punkt, to możemy napotkać na wielkie problemy w postaci goniec B4. Kiedyś jako dziecko grałem kontra Gambit Albina białymi, no i tutaj zostałem niestety zniszczony, bo po takim zasłonięciu się gońcem jest zwyczajne bicie na E3. Okazuje się, że nie można zbić gońcem, bo jest bicie na F2, król nie może odbić, bo jest strata hetmana, więc po takim odejściu jest po prostu wymiana hetmanów i wymiana tutaj. Ta pozycja czarnymi jest po prostu genialna z uwagi na słabego pionka E5 i bez problemu tutaj czarne sobie powinny poradzić i wygrać tę partię. Oczywiście w tym momencie, jeżeli byśmy zbili tutaj pionka, no to czarne po prostu mogą zagrać na przykład hetman H4. I porobić mnóstwo problemów, na przykład po takich posunięciach skoczek F3. Po wymianie tutaj, no, skoczek na przykład odbija. Ale ta pozycja już też jest kiepska białymi z uwagi właśnie na słabość na E5. I to się głównie toczy, to się toczy ten kontrgambit Albina. Na tym też polega, żeby przeciwnika w takie kłopoty wprowadzić, jeśli chodzi o białe. No ale wiadomo, nasz zawodnik wie, o co w trawie, wie, co w trawie piszczy, moi drodzy. Skoczek na F3, skoczek na C6 i bardzo proste podejście. Skoczek na D2. Dzięki tej partii ja na przykład też już wiem, jak zareagować bardzo dobrze. Tutaj skoczek będzie zmierzał na B3 i będzie chciał po prostu chwycić pionka. Przeciwnik skoczek na E7, skoczek na B3, skoczek G6. No i zwykłe odbicie pionka znowu na D4. Zobaczcie, że po tym wybiciu, przepraszam, pionek, skoczek, moi drodzy, przepraszam, przepraszam, tutaj skoczek z G na E5 wymienił i wymiana na E5 wszystko i E3. Zwróćcie proszę uwagę, białe mają pionka więcej po 9 posunięciach, po 8. Nawet wcześniej. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że arcymistrz 2600+, zagrał tak słabo debiut, albo Radek zagrał fantastycznie. Uważam, że ta pozycja powinna być już gładko wygrana białymi. Jest pionek więcej. Jedyny problem, który tutaj widzę, to to, że goniec C1 ma trochę ciasno. Ale ten problem bardzo szybko się rozwiązuje. No, nie wiem, jak to jest możliwe. Radek tu ma po prostu bardzo prostą grę, ale dużo się rzeczy jeszcze działo. Mianowicie, goniec na C5, hetman C2. Bardzo ciekawe podejście, kolejne arcymistrzowskie super podejście, to też jest przygotowane. Zwróćcie uwagę, że białe bez problemu oddają pionka, mogłoby tak nastąpić, ale za cenę pary gońców i szybki rozwój. A para gońców w tym układzie byłaby rewelacyjna białym kolorem. Tutaj bardzo szybko wchodzi wieża i nasz zawodnik w takich pozycjach gra wręcz jak stockfish. No, po prostu fantastycznie sobie radzi. Znaczy, to jest też przygotowanie, to jest wyższa szkoła jazdy, można powiedzieć, ale dzięki temu my się możemy tego, tej sztuki szachowej fajnie uczyć. Roszada ze strony czarnych, skoczek na B3, tutaj już białe zdecydowały, że pionka zachowają. Nastąpił szach, goniec D2, bicie i bicie skoczkiem. Skoczek z B3 przeszedł na D2 na trochę lepszą placówkę, tutaj białe mają jeszcze mikro problemy z
Rozwojem oczywiście czarny bierze e8, ale po długiej roszadzie wszystko się dobrze trzyma. No co ciekawe, oczywiście tu komputer pokazuje równą, ale ludzie grają w szachy, nie komputer, moi drodzy. Pionek więcej, ja uważam, że z tym pionkiem więcej tutaj białe sobie świetnie radzą. Hetman f6, skoczek na e4, hetman na c6 i skoczek na c3. Te manewry skoczkiem to jest mistrzostwo świata, słuchajcie. Ten skoczek po prostu na c3 stoi rewelacyjnie. W momencie, gdyby skoczek zbił teraz pionka na c4, to następuje skoczek na d5 i tutaj też się można praktycznie poddać. Z uwagi na to, jeżeli nastąpi b5, no to jest b3, są problemy, jeśli chodzi o to związanie, skoczek zerka na c7. Tutaj nie wiadomo jak grać, pogoniec f5, oczywiście wybicie byłoby katastrofą, z uwagi na skoczek e3 i czarne wygrywają hetmana, więc tutaj po tym ruchu i hetman c3 tak naprawdę nie wiadomo co grać dalej czarnymi. Tutaj można by próbować jakiś sztuczek w postaci czegoś takiego, żeby tutaj otworzyła się wieża, ale z tym sobie też białe radzą, to trzeba dobrze oczywiście policzyć, no i taki ruch jak wieża b1 nie wchodzi, bo król d2. Tutaj białe po prostu mają materiał więcej i spokojnie dają radę w tej pozycji. Ale to trzeba wiedzieć, znając warianty. W tym momencie goniec zagrał na e6 i skoczek wleciał na d5. Słuchajcie, pozycja się trzyma. Jest pion więcej. Cały czas to powtarzam. Niby nic nadzwyczajnego, ale na tym poziomie z arcymistrzem 2600+, mieć pionka więcej i go tak po prostu zdobyć, no to mistrzostwo. Oczywiście przeciwnik trochę pomógł takim dziwnym kontrgambitem Albina na tym poziomie rzadko spotykanym. Król h8, ruch fatalny, ruch pozbawiony sensu, który nada zaraz kolorytu dalszych kombinacji, moi drodzy. Trzymajcie się mocno, goniec zagrał na e2, wieża ad8 i wieża d4. Piękna centralizacja wieży, moment, w którym tutaj wieża broni pionka i skoczkę się wzmacnia i wprowadza wieżę kolejną, jest cudowny. Białymi takie ruchy zagrywa się bardzo przyjemnie, wierzcie mi, gram trochę już szachy na tym świecie czasu, dosyć długo. I może nie na poziomie Radka, absolutnie tutaj sobie nie dodaję, ale chodzi o to, że też pewne rzeczy rozumiem i wierzcie mi, że takie ruchy to jest, no bardzo fajnie się zagrywa, po prostu bezpieczne posunięcia, ale to jest kwestia wypracowania sobie tutaj tej pozycji. W momencie, gdyby goniec wybił skoczka, to jest wybicie i cały czas jest pionek więcej, ta pozycja jest cały czas ok. Jeżeli wieża by wybiła, no to wymiana by nastąpiła i tutaj można by się pokusić o wieżę na przykład A4. I chodzi o to, że w pionkach się wyrównuje, goniec jest zdecydowanie lepszą figurą od skoczka i staramy się białymi atakować słabe pionki, które są no, szczerbate, że tak się wyrażę. Czyli można tutaj wieżami spróbować je tam męczyć. Oczywiście jedna wymiana wieży jest zawsze mile widziana po stronie białych. Więc tutaj białe wszystko mają pod kontrolą. W tym momencie skoczek zbił na C4 i to był fatalny ruch, ale fatalny. I teraz, moi drodzy, wytężamy głowy i myślimy, co tutaj zrobić. Rewelacyjne zagranie Radosława Wojtaszka, który daje możliwość zrobienia przepięknej kombinacji. Pierwsze posunięcie to skoczek E7, moi drodzy. Rewelacyjny ruch. Oczywiście nie można wybić z uwagi na wybicie i zdobycze materialne. Tutaj po prostu białe wygrywają w cuglach, zwierzą więcej. Więc bić skoczka nie wolno, ale właśnie, jak zagrać? Okazuje się, że jak ten hetman gdzieś by się poruszył, typu, nie wiem, no powiedzmy B5. Moi drodzy, tutaj wygrywamy bardzo szybko, można sobie zatrzymać materiał i poszukać kombinacji. Rewelacyjna opcja w postaci hetman na H7. Piękne poświęcenie hetmana mogłoby nastąpić, skoczek pilnuje G8, G6 i wieża H4. I to jest cała magia tej pięknej kombinacji. Szkoda, że to nie weszło, ale oczywiście na tym poziomie to było zauważalne dla zawodników. Ale przyznajcie proszę, że mogłoby to się zakończyć kapitalnym zwycięstwem. Skoczek E7 nadal jest świetnym ruchem z uwagi na to, że wieża zbiła teraz na D4, skoczek wziął hetmana i wieża D2. Tutaj zdecydowanie trzeba pograć w sposób, tak jak zrobił to Radek i zrobił to najlepiej w pozycji, czyli oddać hetmana, no bo nie możemy sobie pozwolić na odejście po prostu hetmanem, żeby go zachować, bo tracimy tu gońca i mogą być jeszcze problemy po stronie białych, więc hetman zbił na C4, goniec zbił, król zbił, bicie, bicie i bicie na C6. Moi drodzy, po takim szeregu kombinacji, tych wymian, tych możliwości, jakie się pojawiły, powstała końcówka wieżowa.
Można powiedzieć, znaczy powiem wprost, to jest wygrana końcówka wieżowa i ona powinna być bardzo prosta. Z uwagi na to, że mamy tutaj cztery pionki na skrzydle królewskim na trzy pionki, no i dwa pionki na trzy, tylko że te trzy piony są, jak widzicie, szczerbate mocno i one kompletnie są słabe. Więc białe tu powinny spokojnie to zrealizować. Wieża zagrała na D1, czyli na wolną linię. Król wrócił do łask i zmierza do centrum. Wieża D7, wieża C8. Obrona pasywna, ta końcówka powinna być gładziutko wygrana. Król D3 do centrum, król F8, król C4, król E8. Wieża wróciła solidnie, broniąc jeszcze na B2. Wieża B8, posunięcie król C5, odważnie. Wieża B6, B3. Tutaj dosyć szybko to przestawiam, gdyż nie ma tutaj jakichś skomplikowanych posunięć, to są dosyć mechaniczne ruchy. A4, wieża B6, B4, A5. No, czarne próbują troszeczkę rozgryźć tutaj te pionki. Bicie oczywiście następuje, wieża A6. I Radek postanowił zagrać wieża na D4. Tutaj jakby król zagrał na B4, też jest możliwe w ten sposób. No, czarne po prostu stoją też w przegranej pozycji. Można było pionka zachować, Radek miał inne plany. W postaci aktywnej zapewne gry, bo wieża D4 broni tego pionka i jeżeli nastąpiłoby bicie tutaj, no to bicie królem tutaj. Prosta sprawa. Jest H5, jest H4, czyli H5, H4, takie standardowe też posunięcia. Król E7, F3, król E6, król B4. Wieża A8, król z powrotem na C5. Tu oczywiście jest badanie przeciwnika. Wiadomo, że czarne z pocałowaniem ręki by wzięły remis, jednak trzeba próbować grać na wygraną. No i Radek gra G4 po wymianach. Wieża bije G6, wieża G5. Tutaj opcja właśnie wieży, wieża, która broni pionka i opcja H5. Król D6, E4, tutaj wieża, F4, szach, król wrócił. Zobaczcie, jak beznadziejną pozycję końcową mają czarne. Ta wieża kompletnie nie może iść na aktywną grę z uwagi na to, że właśnie pionki tu są szybko uciekające, więc musi pilnować. H5, wymiana, wymiana, F6, wieża F5. No i tutaj kilka jeszcze takich posunięć, które nabijają trochę czasu. W tym momencie po prostu Radek szukał opcji na zwycięstwo. No i tutaj znalazł król G4, król wrócił na H5, G6, szach, król H6. Król, no, grożą niebezpieczne maty, więc trzeba uważać. Król na H5 wraca. Innej możliwości nie ma. Co ciekawe, po tym ruchu można by podpisać remis. Ta wieża staje się bardzo aktywna i tutaj grozi mat, więc trzeba było zagrać tak. Wieża by zbiła, poszłoby A6, wieża by zbiła, poszłoby A5, żeby wieża nie mogła z tyłu atakować. No, a po wieża na przykład E8, tutaj sobie czarne spokojnie radzą. No, ta pozycja byłaby remisowa, ale to biały musiałby się tłumaczyć raczej. Więc w tym układzie król wrócił na H5, szach, król wrócił na G4, król E6, A6. No i dzięki temu właśnie jak wieża nie stoi na A, no to ten pionek się uaktywnił i wieża ma więcej tutaj opcji, żeby pomóc temu pionkowi. Wieża wróciła, wieża zagrała na A5, C5, A7, król zagrał, król F3, C6, król E3. Można by się bać czegoś takiego jak król C7 i B6, ale pamiętajcie, że jak król zagra tutaj, to zbijamy na C5, więc wieża nie jest ustawiona w potrzasku. Król C7 i tak się właśnie też dzieje. Aktywność, wieża F5. No i bardzo proste zwycięstwo. Zobaczcie, dwa pionki więcej. Ten nie jest pionek taki groźny. Po takim zagraniu król zagrywa na D4, wieża A4, król do centrum, C5. Wieża E6, tutaj wieża D4, no i subtelnie pionek idzie do góry. Wieża D8, pionek idzie C4, pionek idzie C3, wieża dała szacha. Król B6, wieża E8, C2. No i tutaj po prostu jest bicie, dorobienie hetmana i dorobienie hetmana. Czarne się poddały, Radek wygrywa w pięknym stylu. W pięknym naprawdę stylu, nawet po wielkich kombinacjach powstaje końcówka, którą trzeba docisnąć i to jest klasa zawodnika. Wielkie brawa, bardzo mi się podoba Radosława Wojtaszka, gra w tym turnieju, będę śledził tutaj jego poczynania, ale nie tylko jego, oczywiście Jana Krzysztofa Dudy, któremu troszkę gorzej idzie, czy Mateuszowi Bartlowi. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, świetne partie, kciuk w górę dla Polaków, moi drodzy, pozdrawiam. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.